Cześć kochani, witajcie na kanale Beauty by Patty. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym na tym kanale Open Boxem. Będziemy zajmować się ogromną paczką. Paczką, w której jest dosłownie wszystko. Oczywiście, jeżeli mówimy o kosmetykach. Dostałam jakiś czas temu paczkę z firmy Eveline Cosmetics, więc bardzo jeszcze raz tej firmie dziękuję. I dzisiaj sobie otworzymy, zobaczymy, co w środku się znajduje dokładnie. Omówimy sobie tak pokrótce te kosmetyki. Tak więc nie przedłużam i zapraszam Was wszystkich do oglądania. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodoba. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie łapkę w górę. Łapkę w górę pokazuję na dół, ale tak, tam możecie kliknąć i zostawić łapkę w górę. Oczywiście komentujcie, piszcie na dole, może macie jakieś produkty, które będę Wam dzisiaj tutaj pokazywała. Oraz zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. I myślę, że wszystkie formalne rzeczy powiedziałam, możemy zaczynać. Paczka przyszła ogromna, naprawdę ogromna, aż rzeczy się w niej nie mieszczą. Ale pokażę Wam, jakie piękne w środku znajdowało się pudełeczko. Mam nadzieję, że tutaj lampy nie prześwietlają, ale mamy oczywiście napis firmy. Bardzo ładny, wiosenny kolor, tak więc świetnie. Na pewno mi się to pudełko przyda, zawsze się przydaje. Tym bardziej, że brakuje mi mebli w mieszkaniu, więc pudełka są świetne. Myślę, że zaczniemy sobie od największych produktów, bo tak będzie mi najłatwiej. Tak więc największym produktem, jaki znajdował się w tej paczce, jest to płyn micelarny. Mamy tutaj taki profesjonalny płyn micelarny. Jest go tutaj aż 650 ml, więc no na pewno na długo wystarczy. Płyny micelarne są świetne i polecam Wam wszystkim, dziewczyny. Te płyny słyszałam, nie próbowałam go jeszcze, ale słyszałam, że jest bardzo dobry, że bardzo fajnie zmywa makijaż. Wygląda on tak, myślę, że kojarzycie, bo on już często występował gdzieś na Instagramie u różnych dziewczyn. Przechodzimy dalej do następnej dużej rzeczy. Może niech to będzie taki zestaw, bo rozumiem, że tutaj mamy zestaw. Mamy tutaj taki aktywator wyszczuplania. Jeden i drugi produkt są, rozumiem, ze sobą powiązane. Tutaj mamy ultraaktywny antycelulitowy krem żel. Kryożel. Tutaj mamy super skoncentrowany aktywator wyszczuplania. Ja na pewno sobie te produkty przetestuję i dam Wam znać, jak one będą się sprawdzać, bo rozumiem, że to troszkę trzeba jednak potestować, żeby coś więcej o tym powiedzieć. Dalej złapałam tutaj takie mleczko do ciała. Jest tego mleczka też tutaj naprawdę dosyć sporo. Mamy tutaj aż 350 ml, jest dosyć ciężkie, ale uwielbiam mleczka. Tak jak nie lubię mleczka do twarzy, tak mleczka do ciała uwielbiam. Mam tylko nadzieję, że ładnie pachnie, bo uwielbiam takie, które pięknie pachną. Wtedy to naprawdę aż się chce używać. Ładnie, naprawdę fajnie pachnie, więc będę go używała na 100%. Następnie mamy rzecz, która przydaje nam się zawsze i zawsze się kończy i zawsze jest potrzebna następna, a mianowicie mowa tutaj o żelu do mycia twarzy, pianek do mycia twarzy. Tutaj mamy żel, mamy tutaj nawilżająco kojący żel do mycia twarzy, 3 w jednym. Głęboko oczyszcza, nawilża, regeneruje, łagodzi podrażnienia. Pięknie pachnie, tutaj czuć taki aloes. Tak wygląda ten produkt. Jeżeli testowałyście którykolwiek z tych produktów, które ja Wam teraz tutaj pokazuję, to będę wdzięczna, jeżeli będziecie pisały mi komentarze na dole odnośnie jakichś danych produktów, danych kosmetyków i jakieś swoje opinie. Następnie mamy produkty, które bardzo lubię. Zawsze w drogeriach się zatrzymuję przy tego typu produktach. A mianowicie są to takie rozświetlacze do ciała. Każdy rodzaj karnacji, luksusowy złoty rozświetlacz do ciała. Trudno jest też powiedzieć coś więcej, póki nie przetestujemy, ale produkt wygląda tak. To są idealne produkty na lato. Następnie mamy też, widzę, coś z serii Brazilian Body. Korygujący krem do ciała, więc to nie wiem, czy to jest opalizujące. Z tego, co jest napisane na tyle, mamy tutaj korygujący krem do ciała, łączy w sobie działanie kryjącego korektora oraz ultraodżywczego balsamu. Następnie mamy kolejny produkt, tutaj już taka terapia antycelulitowa, więc widzę, że Eveline Cosmetics wprowadziło to chyba, bo ja nie kojarzę, żeby oni mieli takie, tego typu produkty, ale może mieli. Mamy tutaj naklejkę numer 1 w Polsce. Jestem bardzo ciekawa tych produktów, słuchajcie, bo dostałam ich dosyć sporo. Tutaj mamy z kolei błoto termalne bez spłukiwania, więc wow, bez spłukiwania to jest ciekawa sprawa, bo w sumie
Nie, jakoś na tą chwilę nie mogę sobie tego wyobrazić, ale... Jeżeli tak już jesteśmy przy takiej pielęgnacji ciała, to skupię się na razie na tych produktach. Mam tutaj jeszcze parę do pokazania i przejdziemy już później do kosmetyków. Tutaj mamy antycelulitowy super koncentrat wyszczuplający, czyli kolejny produkt, który ma za zadanie tutaj walczyć z tym naszym celulitem. Wygląda tak. Wygląda on tak. Jest zapakowany, więc ja na razie pozwólcie, że nie będę go otwierała i nie będę sprawdzała tak, jak dokładnie on tam w środku wygląda. Tutaj mamy buteleczkę narysowaną, więc możemy się mniej więcej domyślać. Ale tak jak mówię, jest to po prostu kolejny preparat, który ma tutaj nam pomóc w tej kosmetycznej terapii antycelulitowej, więc zobaczymy. Tutaj słuchajcie, mamy taki produkt, używamy go pod lub na makijaż, więc tutaj też jestem ciekawa, o co tak naprawdę w tym chodzi. Ale to jest produkt, który ma zapobiegać przesuszeniom, więc rozumiem, że używamy go właśnie stricte na twarz. Myślę, że to może być całkiem ciekawa sprawa. Nigdy czegoś takiego nie testowałam i powiem Wam, że jestem mega ciekawa, tym bardziej, że możemy to podobno też używać na makijaż, więc tutaj kolejny produkt, który mnie mocno zaskoczył. Dalej z takich pielęgnacyjnych rzeczy mamy krem do twarzy. Ja uwielbiam, słuchajcie, kremy do twarzy. Tutaj mamy matująco-wygładzający krem na dzień i na noc. Ten krem wygląda tak, on ma 50 ml. Jeżeli chodzi o skład tego kremu, mamy tutaj żeńszeń, szałwia, rokitnik, malina nordycka. Widzę, że mamy tutaj też krem do rąk. Z kremem do rąk była świetna historia, ponieważ słuchajcie, ja chodziłam po Rossmanach i szukałam tego kremu, bo wcześniej zakupiłam sobie z tej samej serii, tylko że inny zapach. Ten krem oczywiście jest również kremem wygładzającym do rąk i on ma tutaj mango, kokos i masło shea. Zapach mi do końca jednak nie odpowiada, troszkę jak dla mnie pachnie on takim bananem w połączeniu z czekoladą i ten zapach po prostu jest taki sztuczny. Ale właśnie krem, który miałam pierwszy z tej serii, był świetny. Mamy tutaj też masę maseczek, dokładnie. Więc myślę, że teraz skupimy się, słuchajcie, na tych maseczkach, żebyśmy już miały maseczki z głowy. Tutaj mamy taką maseczkę ultra nawilżenie, jest to taka mała maseczka. Tutaj mamy kolejną maseczkę, ta maseczka jest przeciwzmarszczkowa. Chciałam powiedzieć, dałabym ją mojej mamie, ale zapewne by się obraziła, że... Więc żadna z nas zapewne z niej nie skorzysta. Dalej mamy maski, które ja już kiedyś miałam okazję... O, tutaj się jedna rozlała, słuchajcie. Ale tak, kolejna maseczka to jest taka maseczka. Dalej mamy taką małą maseczkę. Zabieg przeciw cieniom i obrzękom. Przyda się. Tej jestem bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o test. To są te maseczki bąbelkowe. I tutaj mamy maseczkę nawilżenie i tutaj mamy kolejną taką bąbelkową i ta bąbelkowa ma za zadanie oczyścić naszą twarz. Przydadzą się na pewno obie, myślę, że będą bardzo fajne. Zabieg liftingujący. Tutaj mamy maseczkę z węglem aktywnym, taką podwójną, czyli aż dwa użycia. Następnie mamy dwie takie i myślę, że będą bardzo ładne. Widziałam je u niektórych dziewczyn na Instagramie, bo nie dość, że to są maseczki, więc fajnie wpływają na naszą skórę, dodatkowo ładnie wyglądają. To są takie żelowe maseczki z drobinkami. Ta ma za zadanie wygładzić, ta ma za zadanie oczyścić, więc każda jeszcze ma inną rzecz do wykonania. Następnie mamy znowu taką podwójną. To jest kolejna maseczka oczyszczająca z węglem aktywnym. Na pewno się też przyda, ja bardzo lubię te czarne maseczki. Kolejna maska węglowa. Dalej mamy jeszcze, słuchajcie, troszkę inne maseczki. Mam też tutaj coś takiego. Zabieg nawilżający, rytuał rozświetlający, jak mówi nam producent, więc zobaczymy. To są hydrożelowe takie płatki pod oczy, aloesową maseczkę. Dostałam także parę produktów do paznokci. Tutaj mamy, słuchajcie, takie świetne odżywki. Ja już te odżywki używałam kiedyś. 4 odżywki do paznokci. Tutaj mamy taką utwardzającą. To jest, słuchajcie, mój ulubieniec, 8 w jednym. Tutaj mamy jeszcze taki olejek do paznokci. Tutaj mamy taką pomadkę, jest to po prostu pomadka ochronna do ust. Tak więc zobaczymy, jak ona nam się sprawdzi. Tutaj mamy z kolei bazę, tą bazę znam.
Jest to mi baza znana i mogę Wam ją szczerze polecić. To jest przepiękna baza wygładzająca o przepięknym zapachu. Mamy matujący krem BB przeciw niedoskonałościom i ten krem jest ze śluzem ślimaka, więc słuchajcie, to może być dosyć ciekawa sprawa. Tutaj mamy dwa podkłady i powiem Wam, że ja bardzo często przechodziłam w drogerii obok nich i zastanawiałam się, czy ich nie przetestować, więc bardzo się cieszę i bardzo jeszcze raz dziękuję firmie Eveline, że mam okazję przetestować ich produkty, ponieważ zawsze słyszałam bardzo dobre opinie na temat tych podkładów. Tutaj mamy jeden numer 015 Light Vanilla, ten z kolei mamy 030 Sand Beige. Mamy tutaj, słuchajcie, cztery podkłady. Te cztery podkłady są tymi samymi podkładami, tylko że mamy je w różnych odcieniach. Tak więc tutaj Wam pokażę, po prostu skupimy się na jednym z nich. Tutaj mam numer 04, 0102. I 03, czyli od 01 do 04. Mam nadzieję, że też będą fajne. Widzę, że mają po prostu taką pompkę. Są wyciskane, co też jest plusem, dlatego że zawsze w momencie, kiedy już kończy nam się podkład, możemy go po prostu przeciąć nożyczkami i jeszcze tego produktu użyć. A wiecie, bardzo często jeszcze ten produkt tam jest i jest tego produktu dużo. Następnie mamy dwa korektory. Są to korektory pod oczy. Tego też jestem bardzo ciekawa i na pewno jak najszybciej je użyję. Mamy je w numerze 01 i 02. Korektor wygląda tak. Następnie pokażę Wam palety, które... Słuchajcie, te paletki ja już mam. Dostałam je tutaj trzy, więc prawdopodobnie sobie zrobimy jakieś rozdanie bądź konkurs. Jeżeli nie obserwujecie mnie na moich wszystkich innych social mediach, to zachęcam. Na Instagramie myślę, że z tymi paletkami zrobimy konkurs. Tutaj jest moja ulubiona paletka o nazwie Bern. Mamy jeszcze Nude i mamy Rose. Są przepiękne i myślę, że trafią do kogoś z Was. Mamy paletkę Twilight i Sunrise. One wyglądają tak. Ich jestem bardzo ciekawa i chciałabym zrobić ich test na YouTubie, żebyśmy sobie sprawdziły te kolory, albo zrobimy makijaż całą jedną marką kosmetyczną, bo w sumie widzę, że mogłybyśmy, bo mamy tutaj tych kosmetyków aż tyle. Tutaj dalej mamy takie trzy produkty. Nie jest to nic innego jak po prostu bronzery, róże i rozświetlacze. Tutaj mamy paletkę z różami, następnie mamy paletkę z rozświetlaczami. Tutaj mamy bronzer, rozświetlacz i róż, czyli takie trzy w jednym. Też bardzo fajny produkt i na pewno dobrze przemyślany, ponieważ mamy wszystko w jednym. Produkty, które uwielbiam najbardziej, czyli rozświetlacze. Tutaj mamy rozświetlacze Glow & Go. Słyszałam na ich temat bardzo dużo, że są przepiękne, że jak na drogeryjne rozświetlacze to są po prostu boskie. I tak, mam nadzieję, że tak będzie. Tutaj mamy numer 01 Champagne i 02 Gentle Gold. Teraz przejdę sobie do pudrów, bo już tak pokazuję Wam takie okrągłe rzeczy. Tutaj mamy puder biały, transparentny, po prostu puder bez żadnego koloru. A tutaj mamy puder bananowy, czyli widzę, że też coś na styl, wiecie, Vibo bądź Lovely. Tutaj mamy jeszcze dwa takie rozświetlacze. To też są rozświetlacze z serii Glow & Go. Inna formuła tego rozświetlacza, ponieważ są takim bardziej rozświetlaczem w płynie, w kremie. Też coś ciekawego, coś innego. Myślę, że ten może być dosyć ciemny. Słyszałam, że właśnie ten gold, czyli ten złoty, jest dosyć ciemny. Ten z kolei może być bardzo ładny. Też zrobimy na pewno test. Myślę, że możemy zrobić test rozświetlaczy. Tak, to będzie film roku. Test rozświetlaczy. To będzie dobry odcinek. Mamy także bibułki matujące. Bardzo dobra rzecz do torebki. Następnie, słuchajcie, mamy maskary. Tutaj te maskary bardzo dobrze znam i są świetne. Tutaj dalej mamy, słuchajcie, dwie kredki do brwi. Te kredki się przydadzą i na pewno jedna trafi do mojej mamy, bo ona bardzo lubi kredki. W ogóle ona lubi kredki, zauważyłam. Ona lubi pędzelki, kredki. Są to kredki takie trzy w jednym, gdzie już mamy szczoteczkę, samą kredkę i jeszcze taką fajną końcówkę do wypełniania naszych brwi. Tak więc te kredki są świetne, są bardzo wydajne, na długo nam starczają. Mają bardzo fajną, miękką tą kredkę. Czarna kredka do oczu i ona też trafi do mojej mamy. Bo ja nie używam kredek do oczu. Pierwszy to jest ten tradycyjny, taki miękki pędzelek, a drugi to jest ten, który uwielbiam, czyli taki eyeliner w mazaku.
No, nim po prostu każdy, naprawdę każda z Was zrobi nim ładną kreskę, ładną jaskółkę, nawet bez umiejętności robienia tych kresek, bo on po prostu, on sam maluje, naprawdę sam maluje. Tutaj mamy taki kosmetyk, dzięki któremu cały nasz makijaż, który zrobiłyśmy, gdzie się namęczyłyśmy, po prostu nam z tej twarzy nie spłynie, tylko sprawi, że będzie się jeszcze dłużej utrzymywał. I teraz słuchajcie, zostały nam pomadki. Mamy 5 pomadek, one mają dawać nam taki... To są takie pomadki, ja już kiedyś którąś z nich używałam. I one, można powiedzieć, że dają, one są troszkę takie... lateksowe, dają taki, wiecie, ładny połysk, nie jest to błyszczyk, tylko raczej taka tafla, coś w stylu takiego szkła. Mamy 08, 12, mamy 10, 9 i 11. I chyba najbliżej mojemu sercu będą te dwa kolory, czyli 08 i 11. Dalej mamy tak naprawdę to samo, tylko że są to maty. Niby mają się utrzymywać 12 godzin. Trudno mi powiedzieć, nie testowałam. Mamy 02, 03, 04, 06, 01 i 05. Mamy tutaj takie 4 zestawy do ust. Jest już tutaj w środku konturówka z pomadką. Są to takie pomadki w płynie, ale są to matowe pomadki. Mamy tutaj numerek 03 Rose Nude, mamy numer 01 Neutral Nude, 04 Sweet Lips i 05 Red Passion. Fajnie, że już są w środku kredki. To jest naprawdę mega, mega duży szacun dla tej firmy za to. Przebrnęłyśmy przez to wszystko, to już jest koniec i nie ma już nic. Mam nadzieję, że... O! Przepraszam bardzo, jeszcze się uchowała ta jedna pomadka. Elegant Rose 07 Gloss Magic. To już byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz z całego serca dziękuję firmie Eveline Cosmetics. Produkty są przecudowne i na pewno będą teraz w moich rękach testowane. Dziękuję jeszcze raz Wam za obejrzenie tego odcinka. Czekam na dole na Wasze komentarze, dajcie mi znać, które z tych produktów znacie, które polecacie bądź nie polecacie. Piszcie mi swoje szczere opinie i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Utrzymajcie się ciepło.